Czyli? Teraz będzie smakujący jak kurz z cukrem patriotyczny deser, czyli chałwa w Wielkiej Polsce. Świat cały usłyszał głos potomków husarzy, rycerzy w zbrojach z białostockiej bawełny, w kominiarkach i kapciach czogi. Hańba! Zdrada białej rasy i narodu polskiego, krzyczą nasi monochromatyczni koledzy. Co czwarte polskie dziecko na wyspach nie ma ojca Polaka. W sensie, że stratne jest czy coś. Jeśli liczyć Polaków migających się od płacenia alimentów, to powiedziałabym nawet, że co drugie. Do niedawna żołnierze ci wyklęci własną piersią chcieli bronić naszej czci i godności przed gwałtem i szariatem, żeby mogli swobodnie patrzeć, kiedy my swobodnie nosimy bikini. Chyba, że ktoś nas zgwałci, bo wtedy cóż, trzeba było nie ubierać bikini. Dziś to już nieważne, dzisiaj Polki są łatwe i lecą na byle co, a za to podobno należy się golenie głów i wieszanie na drzewach wraz z dziećmi. Co zrobić więc, aby się uchronić przed splamieniem honoru? Jak uniknąć poczęcia dziecięcia z nieprawilnego łoża? Na początek sprawdzamy barwę delikwenta, gdyż polactwo wyraża się w podatności na oparzenia słoneczne. Dopuszczalna gama jest szeroka. Kość słoniowa, porcelana, ekri. Kryterium nie jest do końca jednoznaczne. Dulux wyróżnia 16 odcieni bieli, zakończył 45, dlatego należy na bieżąco sprawdzać aktualnie obowiązującą aryjską paletę. W razie wątpliwości zawsze można zabrać go na pierwszą randkę do Castoramy i porównać się z ornitem. Boże, jeśli romans ma miejsce w guszy, wówczas warto zaopatrzyć się w podręczny paseczek z odcieniami dołączany do wybielających pas do zębów. Kolor skóry to nie wszystko, to że biały nie znaczy jeszcze, że katolik. Warto sprawdzić, zanim sprawy zajdą za daleko. Można na ten przykład kazać mu odmawiać różaniec w trakcie gry wstępnej. Jeśli odpięcie stanika zajmuje mu więcej niż 3 zdrowaśki, wiedz, że coś się dzieje. Po usunięciu przeszkód w postaci odzieży nadchodzi czas na ostatni etap weryfikacji. Mineta udzielana niechętnie, w końcu nie po to tu przyszedł. To idealny moment na ostateczny test językowy. Jeśli z głową między twoimi udami będzie w stanie 3 razy pod rząd powtórzyć wszczep, rzeszynie, chrząż, brzmi w szklinie, to jesteśmy w domu. Pozwoli to wyeliminować nie tylko cudzoziemców, ale i najebanych Polaków. I niewątpliwie dostarczy wam obojgu wiele radości. Win-win. To się może wydawać absurdalne. Możesz myśleć, że takie wymagania mężczyźnie może stawiać wyłącznie ktoś do szczętu pierdolnięty. Ale zwłaszcza jakie to logiczne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że rozród wsobny skutkuje mnogością zaburzeń i drastycznym spadkiem ilorazu inteligencji w populacji. Dziękuję.